Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprosić Was na haul kosmetyczny. Pokażę Wam właśnie, jakie nowości pojawiły się w mojej taletce. Są to produkty do pielęgnacji włosów, do pielęgnacji ciała. Mam też perfumy, więc dla każdego coś dobrego. Nie ukrywam, że tutaj mam tylko i wyłącznie kosmetyki, które przygotowują mnie do jesieni, które właśnie w trakcie jesieni pragnę używać, więc mam nadzieję, że w tym filmiku również znajdziecie coś dla siebie. Niektórzy z nich to są moi ulubieńcy, których używam od lat. Niektóre kosmetyki to są nowości. Jestem w trakcie ich testowania, więc oczywiście dam Wam znać, jak one będą mi się sprawdzały. Ale generalnie właśnie mam tutaj bardzo fajne kosmetyki, które myślę, że warto jest po prostu Wam zaprezentować. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmikiem, ale również serdecznie zapraszam Was na mój Instagram, gdyż tam jestem z Wami praktycznie codziennie i praktycznie codziennie pokazuję Wam wiele fantastycznych nowości, również przeglądy ze sklepów i wiele różnych innych rzeczy. Więc zapraszam na mój Instagram, link znajdziecie na dole w opisie tego filmiku. To tyle, kochane, słowem wstępu. Teraz serdecznie zapraszam Was na haul kosmetyczny. Mam nadzieję, że on Wam się spodoba. Na wstępie jeszcze pragnę zaznaczyć, że wszystko tak naprawdę pochodzi ze sklepu internetowego eZebra. Ja nie ukrywam, że jest to moja ulubiona drogeria internetowa. Tam tak naprawdę znajduję zawsze wszystko, czego potrzebuję. Zarówno znajdziemy tańsze marki kosmetyczne, jak i te droższe, więc możemy tam zrobić zakupy w naprawdę różnym budżecie. Też jeżeli chodzi właśnie o kosmetyki, jest ogromny wybór i ja znalazłam wszystko, czego potrzebowałam. Zacznę od tak naprawdę takiej mojej ulubionej rzeczy z tego zamówienia. Są to perfumy i ja perfumy uwielbiam, kolekcjonuję je i mam całkiem sporo na swojej półce. Jestem bardzo dumna z mojej kolekcji, ale potrzebowałam takiego typowo jesiennego zapachu. Coś, co będzie właśnie taką jesienią w buteleczce i zdecydowałam się na zapach Dolce & Gabbana Intense. Są to perfumy, które ja już kiedyś miałam okazję poznać. Kiedyś przy zakupach w jakiejś perfumerii dostałam próbkę do przetestowania i absolutnie się zakochałam. Wiedziałam, że właśnie te perfumy będą musiały kiedyś dołączyć do mojej kolekcji. No i właśnie teraz jesień jest idealnym momentem, aby właśnie mieć coś nowego. Jeżeli chodzi o ten zapach, on jest bardzo wyjątkowy. Dla mnie to jest właśnie zapach bardzo taki otulający, jak ja to mówię, taki swetrowy, bardzo przytulny. Jest on dosyć orientalny, delikatnie kwiatowy, ale ja również wyczuwam w nim nutę zapachów korzennych, troszeczkę cynamonu. Tak jak mówiłam, dla mnie osobiście jest to jesień w butelce. Też myślę, że samo opakowanie na to wskazuje, gdyż mamy przepiękne właśnie bordowe szkło z dodatkiem złotych elementów. Wygląda to naprawdę przepięknie. I też to pudełeczko jest cudowne, ponieważ jest ono welurowe i wygląda naprawdę bardzo elegancko. Zdaję sobie z tego sprawę, że ważniejszy jest środek, czyli sam właśnie zapach, ale ja jestem estetką i też właśnie zwracam uwagę na tego typu rzeczy. Co do samego zapachu, on jest bardzo intensywny i bardzo długo się utrzymuje. Tak naprawdę, jeżeli użyjecie go właśnie na ubrania, to ubrania będą Wam pachniały do momentu wyprania ich. Jest on naprawdę wyjątkowy, ja mam akurat 100 ml i jeżeli szukacie jesiennego zapachu, o który każdy będzie Was pytał, to właśnie Dolce & Gabbana Intense to będzie strzał w dziesiątkę. Dalej przejdziemy sobie do pielęgnacji włosów, gdyż mam Wam do pokazania mojego kilkuletniego ulubieńca. Ja już wielokrotnie Wam ten produkt pokazywałam i tutaj właśnie na YouTubie i na Instagramie i dostawałam od Was bardzo dużo wiadomości, że on Wam się świetnie sprawdził, że uratowały się swoje włosy, że są one w przepięknej kondycji i to jest naprawdę miód na moje serce, że moi ulubieńcy sprawdzają się również Wam, więc chcę, aby jeszcze więcej osób się właśnie o tym produkcie dowiedziało. Mianowicie jest to maska jajeczna marki Receptury Babuszki Agafi. Jest to maska, która naprawdę z włosami robi cudo. Ja niewiele muszę mówić. Myślę, że wystarczy, że spojrzycie na moje włosy i zobaczycie właśnie, jak one się prezentują. I tak naprawdę to jest właśnie recenzja tego kosmetyku. Maska jest fantastyczna, przepięknie odżywia włosy, są one mięciutkie, bardzo ładnie właśnie się błyszczą. Nie mam takiego problemu z rozdwojonymi końcówkami, no po prostu to jest cudo. I uważam szczerze, że jest to najlepsza maska do włosów do 10 zł dostępna na polskim rynku. Ona na eZebra kosztuje chyba jakoś 8 zł. Oczywiście zostaje Wam do niej link na dole, więc możecie już ją, słuchajcie, dodać do koszyka, ale mam jeszcze właśnie z tej samej marki do polecenia Wam maskę drożdżową. Jeżeli chcecie, aby Wasze włosy szybciej rosły, ale też chcecie właśnie pielęgnować, to ta maska to jest strzał w dziesiątkę. I nawet nie zużyłam pół opakowania i moje włosy rosły jak szalone, więc to jest też na pewno właśnie produkt z tej firmy, który mogę Wam polecić. I jeszcze mam właśnie jedną maskę do polecenia, dokładnie tej samej marki. Ona kosztuje 5 zł.
tylko nie pamiętam nazwy, czy to jest maska natychmiastowa, czy ekspresowa? Coś takiego. Oczywiście też zostaje właśnie Wam link na dole. Ona kosztuje 5 zł i po prostu po jej użyciu Wasze włosy wyglądają, jakbyście wyszły z jakiegoś profesjonalnego salonu fryzjerskiego, zostawiły tam 5 stów i po prostu tak właśnie wyglądają fantastycznie Wasze włosy. Ja zawsze jej używam przed jakimś wyjściem, przed jakąś imprezą, przed jakąś specjalną okazją, kiedy właśnie chcę, aby moje włosy były w przepięknej kondycji, to właśnie używam tamtej maski, ale oczywiście ta jeszcze to jest taka moja maseczka na co dzień i tak jak mówiłam, to jest w mojej opinii najlepsza maska dostępna na rynku polskim w bardzo, ale to bardzo atrakcyjnej cenie, więc tak, serdecznie Wam ją polecam. Kolejny produkt do pielęgnacji włosów jest to L'Oreal SF Magiczna Moc Olejków. Jeżeli chodzi o ten produkt, to nie ukrywam, że dopiero jestem w fazie testowania. Użyłam go dopiero tak z 4, może 5 razy, więc no, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak on mi się sprawdza, ale generalnie póki co jest w porządku. Jak zużyję tak 1/3 opakowania minimum, to dam Wam znać. Generalnie, jeżeli chodzi właśnie o tego typu odżywki, ja ich używam w momencie, kiedy na moje włosy nie nakładam maski, albo kiedy nie używam olejku na końcówki, to właśnie wtedy robię sobie taką szybką pielęgnację. Moje włosy po prostu też lepiej się rozczesują i wtedy właśnie używam tego typu produktów bez spłukiwania. Co do tego produktu, przepięknie pachnie, faktycznie włosy bardzo fajnie się pod nim rozczesują, ale tak jak mówiłam, na razie więcej powiedzieć o nim mogę, gdyż dopiero jestem w trakcie testowania. Ale jeżeli wśród Was są osoby, które miały przyjemność testować ten produkt, to koniecznie napiszcie na dole w komentarzach, jak on się sprawdził. Jestem bardzo ciekawa Waszej recenzji. Z pielęgnacji włosów przejdziemy sobie do pielęgnacji ciała, gdyż mam wrażenie, że właśnie jesień i zima to jest taki mój ulubiony czas na pielęgnację ciała. Uwielbiam długie, gorące prysznice, uwielbiam robić sobie peeling, nakładać sobie masło do ciała, no po prostu to jest najlepszy czas, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację, dlatego też zaopatrzyłam się w nowe produkty, aby właśnie umilić sobie te moje wieczorne, jesienne rytuały i zacznę od produktu marki Perfecta. Jest to peeling cukrowy Peanut Butter. Ja powiem Wam szczerze, że kiedyś bardzo lubiłam markę Perfecta, tak dobre kilka lat temu. Później o nich zapomniałam, ale teraz właśnie przeglądając sobie asortyment Ezebry, znalazłam ten produkt. To jest produkt wegański, mamy też słoik w 100% do recyklingu. No i jeżeli chodzi o sam produkt, to po prostu jestem zachwycona. Ten peeling to jest cudo. Ja nie miałam ogromnych oczekiwań, a on jest po prostu rewelacyjny. Skóra po nim jest tak delikatna, tak mięciutka. On jest właśnie bardzo gruboziarnisty przez to, że jest to peeling cukrowy i jestem nim zachwycona. Ale też co mnie właśnie nim oczarowało, to fakt, że po jego użyciu skóra pachnie obłędnie. Zazwyczaj zapach tych peelingów nie utrzymuje się zbyt długo na ciele, ale tutaj po prostu ten zapach jest na maksa wyczuwalny. On pachnie jak takie ciasteczko z właśnie masłem orzechowym. Zapach jest po prostu przepiękny, no taki typowo właśnie jesienny. I ja jestem zachwycona, bo skóra po prostu wygląda po nim genialnie. No i też przepięknie pachnie. Nawet sam mój mąż stwierdził, że pachnie to niesamowicie, więc polecam serdecznie. A drugi produkt, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, to jest masło do ciała z The Body Shop. Tak samo jak w przypadku peelingu z Perfecty, tak samo właśnie w przypadku marki The Body Shop. Bardzo dawno jej nie używałam, no ale właśnie jak zobaczyłam, że jest ona dostępna na Ezebra, to stwierdziłam, ok, czas właśnie wrócić do tego produktu, tym bardziej, że to masło do ciała jest naprawdę fantastyczne. Wydaje mi się, że to też jest taki produkt po prostu kultowy i zapewne wiele z Was go zna, dlatego też właśnie ja również postanowiłam do niego powrócić. Akurat wybrałam sobie wersję kokosową, gdyż wszystko, co kokosowe uwielbiam, uwielbiam zapach kokosa. No i to masło jest taką klasyką, taką legendą YouTube'a. Jest ono bardzo treściwe, bardzo gęste, przepiękne, nawilża ciało, zostawia fantastyczny efekt i jest on naprawdę warty każdej złotówki. To nie jest najtańszy produkt, ale on jest zdecydowanie właśnie godny inwestycji. Ja na przykład mam taki problem, jeżeli chodzi o okres jesienno-zimowy, że zawsze mam suche kolana, suche łokcie, też właśnie moje stopy się przesuszają i właśnie to masło będzie idealne, więc jeżeli szukacie czegoś naprawdę bardzo mocno nawilżającego, to masło z The Body Shopu jest godne uwagi. Przed chwilą Wam mówiłam o tym, że uwielbiam długie, jesienne, gorące prysznice, więc oczywiście w tym celu również musiałam zamówić kolejne produkty właśnie pod prysznic. I mam tutaj żel pod prysznic oraz krem pod prysznic. Zacznę od tego arganowego kremu pod prysznic, gdyż tutaj zdecydowanie będzie on moim ulubieńcem. Produkt ten naprawdę jest po prostu jak krem. To jest niesamowite, on ma fantastyczną konsystencję, delikatnie nawilża ciało, ale też właśnie zostawia przepiękny zapach. Zapach ten jest bardzo specyficzny, to troszeczkę taki jak mango, jak papaja. Jest to zapach energetyzujący, bardzo właśnie pobudzający, więc serdecznie Wam go polecam, cena też jest atrakcyjna. No i tutaj drugi produkt, a jest to właśnie żel pod
prysznic, słodkie migdały i biała glinka. Jeżeli chodzi o ten zapach, on jest bardzo stonowany, bardzo delikatny, wyciszający. Ten zapach delikatnie przypomina mi spa, to nie jest nic bardzo mocnego, nic bardzo ciężkiego, raczej właśnie taki neutralny zapach. Ale powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o markę Bingo Spa, to są moje pierwsze kosmetyki, jakie kiedykolwiek o nich właśnie mam przyjemność testować. Ja wiele słyszałam superlatywów na ich temat, ale nigdy nie się testowałam, więc to są dopiero moje pierwsze nowości. I tak samo, jeżeli testowało się coś z Bingo Spa, to piszcie w komentarzach, co najbardziej Wam się sprawdziło, co możecie mi polecić, ponieważ też z miłą chęcią właśnie przetestowałabym coś nowego z tej marki. Póki co te żele są fantastyczne, w sumie to żel i krem, no i te rzeczy mogę Wam jak najbardziej polecić. Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ten haul, jest to balsam do demakijażu marki Fluff. I jest to kosmetyk, którego ja jeszcze nie otwierałam, on jest cały czas zamknięty. Póki co go nie testuję, gdyż mam całkiem sporo kosmetyków właśnie do demakijażu otwartych i chcę je wszystkie zużyć i wtedy dopiero przyjdzie czas na ten produkt. Jeżeli chodzi o markę Fluff, to nie jest ona mi obca. Kiedyś właśnie zamówiłam sobie od nich krem do rąk i był bardzo dobry i miałam też właśnie od nich balsam pod prysznic albo też jakiś właśnie kremowy żel pod prysznic, coś takiego i również był fantastyczny, chyba jakiś jagodowy albo borówkowy. Bardzo miło go wspominam, więc stwierdziłam, że teraz właśnie przetestuję sobie ten balsam do demakijażu. To jest wersja malinowa, maliny z migdałami dokładnie. Słyszałam wiele właśnie pozytywnych recenzji, wiele osób go polecało, więc stwierdziłam, że będę kolejną właśnie osobą do testowania tego kosmetyku i dam Wam po prostu znać. Jak mówiłam, na razie muszę pokończyć właśnie całe moje zapasy, jeżeli chodzi o produkty do demakijażu i wtedy z miłą chęcią go przetestuję i dam Wam znać, czy faktycznie jest on wart uwagi. I to wszystko, kochane, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, co spodobało Wam się najbardziej, a co najmniej. Jeżeli którykolwiek z tych kosmetyków testowałyście, to również podzielcie się swoimi opiniami na ich temat. Jestem bardzo ciekawa, jak one Wam się sprawdzają. I dajcie też koniecznie znać na dole w komentarzach, czy znacie drogerię Ezebra, czy robicie tam często zakupy. Ja nie ukrywam, że jest to właśnie zdecydowanie moja ulubiona drogeria, gdyż wybór kosmetyków jest ogromny i ceny też są atrakcyjne. Też muszę Wam powiedzieć, że ja to zamówienie złożyłam w czwartek o godzinie 18, a w piątek o 9 rano kurier u mnie był już z paczką, więc byłam w totalnym szoku, jak szybko właśnie moje zamówienie przyszło. Tymczasem, kochane, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!